Cześć, witam Was w kolejnym naszym wideo poradniku. Tym razem zajmiemy się modelowaniem słupa konstrukcyjnego o zmiennym przekroju. A więc zacznijmy od tego, że wczytamy sobie predefiniowany wzór dla naszej rodziny, którym będzie słup konstrukcyjny metryczny. Otwieramy i od czego zaczniemy. W samym początku utworzymy sobie od razu parametry, które będą nam potrzebne. Przechodzimy do typów rodzin. I na samym początku nowy parametr H2, będzie to na pewno długość, dodaj parametr do grupy wymiary. Od razu możemy zmienić te dwa parametry, które były domyślnie tutaj już spredefiniowane. Klikniemy sobie w nasz magiczny ołówek, zmienimy sobie tutaj na H1, zmienimy, żeby parametr wylądował w grupie wymiary również. Co do szerokości, też zmienimy jej grupę. I co nam jeszcze będzie potrzebne? Na pewno parametr, który będzie odpowiadał nam za grubość ścianki. Ponieważ będziemy sobie takiego stalowego słupa tworzyć. Dodatkowo dwa parametry odpowiedzialne za promienie. R1, R2. Oczywiście moglibyśmy tą grubość ścianki podzielić sobie na stopkę, na średnik i, że tak powiem, jeszcze bardziej sparametryzować naszą rodzinę. Ale zacznijmy od tego, że niech nasze H1 będzie tą wysokością, H2 będzie troszkę niżej, szerokość będzie stała. No i od czego teraz dalej sobie zaczniemy? Ano od dodania odpowiednich płaszczyzn roboczych. Możemy zaznaczyć jakąś płaszczyznę odniesienia roboczą i kliknąć z klawiatury skrót CS, czyli utwórz podobne, lub ewentualnie zaznaczyć taką płaszczyznę odniesienia, płaszczyznę roboczą i wybrać tutaj z naszego górnego paska utwórz podobne CS. I teraz posłużymy się wskazywaniem linii. Na początku zajmiemy się naszym dolnym wymiarem. Dalej będziemy musieli pamiętać o tym, że musimy zadbać o naszą grubość ścianki, żeby też miała swoje dwie płaszczyzny, czyli dla naszej pierwszej wysokości, dla naszej drugiej wysokości. Oczywiście jeszcze potrzebny będzie środek. Klikniemy sobie raz z jednej, raz z drugiej strony dojedziemy naszą myszką. Popatrzmy, czyli mamy tutaj już dla tych naszych części. OK, no to teraz zajmijmy się oparametryzowaniem wymiarów pomiędzy poszczególnymi płaszczyznami odniesienia. Skrót z klawiatury DI lub ewentualnie opisz i tutaj mamy wymiar wyrównany. OK, no to pierwsza rzecz, łapiemy tą płaszczyznę odniesienia do ostatniej. Mamy pierwszy wymiar, kolejny. I teraz przy środku najpierw zadziałamy w ten sposób, żeby ustawić, że to ma być equal, że to jest równe zawsze i dopiero będziemy parametryzować tą grubość całkowitą. OK, no to przypiszmy teraz poszczególne wartości, czyli tu będzie nasza etykieta odpowiedzialna za grubość ścianki. Tylko może zmieńmy jej predefiniowany wymiar, że grubość ścianki niech domyślnie jest to 10, R1 niech będzie 8, wszystko jest oczywiście w milimetrach, bo nie zmienialiśmy sobie naszej domyślnej jednostki. Zastosuj OK. Ten wymiar to oczywiście nasze H2, czyli mamy grubość ścianki, mamy szerokość, mamy H1, H2, tutaj też już mamy nasze grubości ścianek, więc możemy teraz sobie kontynuować, mianowicie przejdźmy do utworzenia naszego wyciągania. Będzie to wyciąganie jako stapianie profili brył, więc wybieramy. No i za pomocą narzędzia wskaż linię. Pamiętamy oczywiście o kutkowaniu linii do naszych płaszczyzn odniesienia. Bardzo ważna rzecz.
Tylko my teraz robimy bazę, a baza miała być węższa, więc cofniemy się do tego profila. OK. I teraz za pomocą narzędzia SL, czyli podziel element, podziel linię, pokroimy sobie troszkę nasze szkice. A to wszystko po to, żeby teraz za pomocą narzędzia Trim, skrót z klawiatury TR, móc w szybki sposób sobie wyrównać nasze poszczególne krawędzie. No i teraz kolejną rzeczą, którą postaramy się nadać, będzie to zaokrąglenie. Więc będzie to określony promień, niech będzie to te 8. Wybieramy pierwszą, drugą linię, pierwszą, drugą, pierwsza, druga, pierwsza, druga. Zmieńmy teraz na 10. OK. Dodatkowo w opisie, jako teraz potrzebny nam będzie wymiar promieniowy, przypiszemy sobie kolejny nasz parametr. Najpierw wyklikajmy wszystkie nasze zaokrąglenia i teraz z kontrolem wybierzmy, że to będzie nasze L1. Trzymając przycisk Ctrl, nasze dziesiątki R2. OK, więc mamy już naszą bazę. Przejdźmy do edycji góry. I ponownie wykorzystamy narzędzie Wskaż linię. Będziemy wskazywać poszczególne płaszczyzny odniesienia. Jeszcze cofnę. Od razu będę łapał kłódką. Pamiętamy, że nasza góra profila będzie właśnie zmienną tutaj wartością. Tylko znowu sobie od razu nie złapałem kłódki. Hop. Dobrze, więc teraz SL. Podzielimy sobie nasze elementy, tak żeby zaraz to sobie wszystko poprzycinać. Czyli trim, TR, skrót na klawiaturze. I działamy. Dobrze, teraz nie pozostaje nam nic innego, jak jeszcze zwymiarować nasze i oczywiście wykonać nasze zaokrąglenia. Zacznijmy od dziesiątki promienia. O, przejdźmy jeszcze do ósemki. Czyli pamiętamy, że musimy zaznaczyć dwie linie i wpisana wartość zaokrąglenia nam się wykona. I ostatnia rzecz to będzie właśnie wymiarowanie, czyli opisz, wymiar promieniowy. Łapiemy poszczególne nasze zaokrąglenia i wtedy będziemy mogli zaraz je wszystkie złapać i przypisać do naszego parametru. Czyli łapiemy wszystko, co tutaj mieliśmy z ósemką, przypisujemy do R1, następnie to, co było naszą dziesiątką, do R2. Mamy już naszą bazę, mamy górę. Zakończmy ten tryb edycji. Przejdźmy sobie teraz do widoku może 3D. Zobaczmy, jak to się prezentuje.
Widzimy, że zmienia nam się ta nasza wysokość, ale jeszcze musimy panować nad tym, jak to jest zmienne w przekroju ze względu właśnie na wysokość, więc musimy pamiętać o tym, aby przejść do elewacji, na przykład lewej, i górę naszego profila rozciągnąć i przykutkować do górnego poziomu. Widok pierwszy. Jak widzicie, w zakładce tutaj mamy wysoki. Dajmy sobie jakieś spójne kolory. Przez to, że jest to takie sfazowanie, to trochę tego profila nie widać. Może w niskiej. Akurat tutaj nam to nic nie da. W każdym razie mamy tak stworzony właśnie model naszego słupa o zmiennym przekroju po wysokości. Moglibyśmy go robić w kształcie litery V, wtedy baza by miała inny wymiar. Tak dla przykładu, jak można sobie z tym poradzić. Więc tak z przygotowaną rodzinę możemy zapisać, wczytać do projektu. Ja Wam dziękuję. Do usłyszenia w następnym naszym wideo poradniku.